Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Rutkowski i w Komarchu odpowiadam za konsultnik ERP. I mam przyjemność zaprosić Państwa na blog, panel poświęcony narzędziom skutecznej sprzedaży. Sprzedaż kierujemy oczywiście do klientów. I tu teraz chciałbym powiedzieć dwa słowa, jak ta sprzedaż rozwija się w czasie z perspektywy klienta końcowego, z uwzględnieniem informatyki. Mam tu na myśli zagadnienie wielokanalistyczne kanałowej yy, sprzedaży. Drodzy Państwo, kiedyś ta sprzedaż mogła być realizowana wyłącznie za pomocą jednego kanału, następnie tutaj do tego jednego kanału zostały dołożone istnieje możliwość kontaktu, czy klienta indywidualnego, czy klienta biznesowego przez wiele na wiele sposobów, czy przez internet, czy przez telefon komórkowy, czy też poprzez wizytę w sklepie, czy w innym miejscu. W że multi channel te kanały nie były ze sobą skomunikowane. Klient widział inną informację w jednym kanale, inną w drugim. Następnie od strony informatycznej te kanały zostały połączone, zaczęły się ze sobą komunikować, ale na tym nie poprzestajemy, idziemy dalej i obecnie mówimy już o idei nawet nie tyle omni channel, czyli tego, że to z perspektywy klienta wszystkie kanały stanowią, w każdym z kanałów może zobaczyć tą samą informację, ale wręcz idei zunifikowanego handlu, gdzie te poszczególne kanały się wzajemnie przenikają, wzajemnie uzupełniają. Informacja jest dostosowana w zależności od tego, o który, w zależności od tego z jakiego kanału korzystamy. Drodzy Państwo... I my tutaj, jako Komarch, staramy się te możliwości, tą ideę zunifikowanej sprzedaży wprowadzić do komarch RPXL. Ona jest oczywiście już dostępna, i o tym chcemy tutaj powiedzieć parę słów. Jednym z ważnych kanałów, z ważnych sposobów komunikacji z klientem jest oczywiście e-commerce. Szczególnie, drodzy państwo, w czasach, jakich żyjemy, w czasach, kiedy tutaj nie możemy spotkać się na żywo, w czasach pandemii, e-commerce tego wirusa się nie boi, który nas dotyka. Tutaj kilka danych statystycznych. Szacowany wzrost roczny wzrost sprzedaży e-commerce w Polsce wynosi 16%. udział handlu e-commerce, handlu detalicznym wyniesie 8% przy 5,4% w ubiegłym roku. Rośnie rosną wydatki w internecie i my również jako Komarch zauważamy, że e-commerce jest dla państwa coraz ważniejszy w tych ciekawych czasach. Zauważamy wzrost sprzedaży Komarch e-sklep. Drugim ważnym obszarem kanałem komunikacji z klientem jest mobilność. Też tutaj kilka danych statystycznych. Drodzy Państwo, obecnie odsetek transakcji mobilnych w Polsce jest większy niż tradycyjnych. Coraz więcej czasu spędzamy w aplikacjach mobilnych. Pomimo, że jednak już zaczynamy poruszać się po, po mieście, po kraju czy świecie. I jeszcze jedna dana, już nie taka, mocno związana z biznesem. 75% sześciolatków potrafi obsługiwać smartfony, natomiast wiązać buty potrafi jedynie 9%. Powiecie Państwo, to może nie jest pozytywna informacja, no ale w takim świecie żyjemy. I co to oznacza z perspektywy biznesu? Oznacza to konieczność wykorzystywania kanałów mobilnych do dotarcia do klienta, a także do wsparcia naszych, naszych działów sprzedaży właśnie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. I my, jako Komarch wprowadzamy do Excela szereg narzędzi współpracujących, ułatwiających tą sprzedaż. Ja wymienię najważniejsze, te, które są z nami już od wielu lat, takie jak platformy e-commerce, e-sklep oraz Komarch B2B. Możliwość realizacji sprzedaży w terenie za pomocą Komarch Mobile, czy tutaj możliwość rejestracji transakcji sprzedaży detalicznej w sklepie, za pomocą komarch POS. Wprowadzamy jednak kolejne narzędzia, kolejne nowości, i taką nowością jest komarch pos którego rolą jest wsparcie osoby pracującej w sklepie w taki sposób, aby ona mogła swoje czynności, swoje działania realizować w oparciu o smartfon, w oparciu o telefon komórkowy nie będąc przywiązana do jakiegoś konkretnego miejsca, nie będąc przywiązana do kasy, tak aby mogła zrealizować sprzedaż, rozmawiając z klientem, czy też zarejestrować przyjęcia bądź wydanie towaru. Innym narzędziem, o którym, które wprowadzamy, o którym chciałem wspomnieć, to Comarch eSale, czyli platforma, za pomocą której mogą Państwo wystawić swoje towary do Allegro, do Ebaya, Amazona, czy wkrótce do kolejnych, kolejnych tego typu platform. I wreszcie komar shipping narzędzie bardziej do komunikacji, bardziej do komunikacji z kurierami, natomiast co istotne tutaj ono jest również w naszej ofercie, zapraszam na panel temu poświęcony w obszarze handlu i logistyki. Drodzy Państwo, zostając jeszcze w tematyce e-commerce z tym zagadnieniem ważna jest komunikacja ze światem zewnętrznym. Tutaj mam na myśli z jednej strony możliwość rejestracji płatności, z drugiej dajmy na to komunikację z porównywarkami cen, wreszcie narzędzia do e-mail marketingu. Te mechanizmy są dostępne w narzędziach e-commerce, które są. Tutaj częścią, częścią Excela. Drodzy Państwo. Co przygotowaliśmy w tym panelu? Powiedziałbym bar, szereg bardzo ciekawych nagrań, ciekawych materiałów związanych właśnie z tymi narzędziami, o, którymi, o, o których przed chwilą mówiłem. Będzie zapraszam na materiał dotyczący komar POS, komar MPOS czy eSale, aż cztery nagrania dotyczące sklepu. Tutaj ciekawe funkcjonalności związane, czy z zaawansowaną segmentacją klientów, czy z możliwościami wdrożenia konfiguratora produktu w sklepie internetowym. Dwa nagrania dotyczące B2B. Kalkulacja kosztu dostawy oraz jak skuteczniej jeszcze prezentować swoją ofertę na platformie B2B. Wreszcie dwa bloki poświęcone mobilności, mobilna sprzedaż, a także realizacja usług serwisowych za pomocą Mobile Service. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie ciekawe narzędzia. Gorąco zapraszam do naszych materiałów. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Rutkowski i w tym panelu chciałbym zaprosić państwa na pokaz na prezentację możliwości współpracy Komarch POS, narzędzia do sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem przy współpracy z Komarch ERP XL. Drodzy Państwo, dlaczego narzędzie POS z XL? Tutaj odpowiedź jest dość prosta. Otóż wielu z Państwa prowadzi na co dzień sprzedaż detaliczną. Czy w takich galeriach handlowych jak na obrazku, czy we własnych marketach, czy też w wynajętych miejscach. To zjawisko występuje na codzieniu wielu z Państwa. Zwracali Państwo uwagę, iż zachodzi potrzeba tego, aby interfejs dla sprzedawców, układy ekranów były możliwie najprostsze. To jedna ważna sprawa, a także druga to umożliwienie pracy przy zerwanym łączu internetowym, wtedy, kiedy oddział nie ma tutaj możliwości komunikacji z centralą. I dlatego też wprowadziliśmy narzędzie, jakim jest Komarch Retail POS I dwa słowa na temat architektury. Otóż, miejscem, które zasila informacje, które jest źródłem dla kartotek, czy towarów, czy kontrahentów, jest Komarch RPXL. Oczywiście również cen. Każdy z Państwa sklepów jest odzwierciedlony w xl jako oddział. Natomiast w ramach oddziału: może być kilka, jedno bądź kilka miejsc sprzedaży detalicznej, może być kilka posłów, za pomocą których realizowane są transakcje, transakcje z klientami. Drodzy Państwo, ważnym elementem tej układanki jest możliwość pracy online i offline. Retail POS działa w ten sposób, że w momencie, kiedy mamy połączenie z internetem, następuje automatyczna wymiana danych z XL. Paragony faktury są bez udziału użytkownika wysyłane do XL. W sytuacji, kiedy jednak łącze jest zerwane, można pracować offline w sklepie, można rejestrować transakcje sprzedaży, można wykonywać wszelkie zadania możliwe na posie, i w momencie, kiedy tutaj łącze powróci, Automat już po prostu wysyła dane. Odbywa się to bez ingerencji użytkownika, bardzo podobnie jak w przypadku na przykład narzędzia do zarządzania pocztą elektroniczną, jakim jest Microsoft Outlook. Drodzy państwo, jaki jest zakres wymiany danych między Posema a Excelem? Wspominane towary, zdjęcia, stany magazynowe, jednostki te informacje. Kontrahenci mogą przychodzić z Xela, ale oczywiście możemy ich także rejestrować na posie i wtedy oni do Xela trafiają. Istnieje możliwość również wysyłania z Excela promocji do sklepów. Wraca informacja o nadanym rabacie. Wreszcie, oczywiście, tutaj wymieniane są podstawowe dokumenty takie jak faktury, paragony, korekty czy dokumenty Kp Drodzy Państwo, myślę, że najlepiej będzie, jak pokażę Państwu to rozwiązanie na żywo. Przejdę teraz do widoku, jaki ma osoba pracująca w sklepie. Wyobraźmy sobie, że ja nazywam się Tomasz Radosny. Tutaj w rogu zielona, zielona dioda sygnalizuje mi, że jestem połączony z centralą. No i co, co ja mogę tutaj zrobić, jeżeli jako sprzedawca? No, powinienem przede wszystkim oczywiście rejestrować transakcje sprzedaży. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Podchodzi do mnie konkretny klient, przynosi z sobą pewne produkty. No i co w związku z tym? Ja tutaj wybieram opcję nowy dokument. No i jak to w sklepie? Że tak się wyrażę, strzelam kody kreskowe i. Poszczególnych produktów, i one tutaj pojawiają się od razu na ekranie. Ja pracuję w sklepie zajmującym się sprzedażą, sprzedażą narzędzi. Ok, prosta transakcja. Trzy artykuły, 130 zł. Klikam po prostu zatwierdź, i w takiej sytuacji powiedzmy klient płaci gotówką. Rejestruję ten fakt, zatwierdzam. I w konsekwencji, taki dokument został zatwierdzony. Ja mogę obsługiwać następnego klienta. Jestem przygotowany do tego, aby rejestrować następny paragon. Ale co istotne, drodzy Państwo, ten paragon trafia tutaj do Excel'a. On tutaj jest rejestrowany i w konsekwencji. I w konsekwencji jest już również widoczny po, jest już widoczny w centrali. Wracamy, drodzy Państwo, do naszego sklepu. Przychodzi drugi kontrahent, ale tym razem bardziej będę chciał posłużyć się tym, że wybiorę jakieś artykuły, wybiorę jakieś artykuły z listy. Mam tutaj informacje na ich temat. Widzę, dajmy na to, pewne parametry kombinerek czy poziomicy. To są, drodzy Państwo, atrybuty z Xela. Widzę również trzy wiertła. Dlaczego to są trzy wiersze? Ano, z tego względu, że tutaj to wiertło zostało przyjęte z określoną cechą, jaką na moim, w moim przypadku. Jest rozmiar, no ale również podobnie mogę tutaj oczywiście realizować transakcje, transakcje sprzedaży. Wybieram, że klient jest zainteresowany, dajmy na to, kombinerkami. I co tutaj, drodzy Państwo, się stało? W momencie, kiedy wprowadziłem kombinerki na dokument, od razu automatycznie naliczył się rabat 5%. Dlaczego taki? Ano, z tego względu, że taka reguła została ustawiona. Taka reguła została ustawiona w Excelu. I, I mogłem kontynuować tą transakcję, ale jednak tutaj nasz klient stwierdza, że jeszcze na coś popatrzy w moim sklepie, i w związku z tym nie muszę przerywać wystawiania tego paragonu, mogę przejść i do obsługi. Mogę przejść, drodzy Państwo, do obsługi innego klienta. Zapisuję to, co do tej pory zostało zapisane. Załóżmy, że ten pierwszy kontrahent do nas wraca i jednak na początku chciał paragon, a teraz chciałby, aby została dla niego wystawiona faktura. Ja taki paragon mogę odnaleźć na liście i poprzez wybór i poprzez odpowiednią opcję wybieram czytelny, duży przycisk. Odnajduję mojego kontrahenta na liście kontrahentów, mogłem go tutaj zarejestrować i w ten sposób, drodzy państwo, zatwierdzam i wystawiam, zatwierdzam i wystawiam dla niego fakturę. Ta faktura, dokument RA, oczywiście pojawi się automatycznie, oczywiście pojawi się automatycznie w Excelu. Wracamy drodzy Państwo do naszego kontrahenta, tego, który przerwał, tra przerwał transakcję. On kupuje kolejne artykuły, ale niekoniecznie muszę oczywiście je za każdym razem sczytywać. Mogę wprowadzić, dajmy na to, jakąś konkretną ilość danego artykułu. Mogę także, jeżeli mam do tego uprawnienia, wprowadzić dla niego jakiś rabat. Czy na konkretną pozycję, czy na cały dokument, i dalej już mogę ten dokument zatwierdzić. Płatność oczywiście może być tutaj wprowadzona gotówką, może być wprowadzona kartą. Powiedzmy, że u mnie będzie to jeszcze gotówka, jest informacja o reszcie i w ten sposób rejestruję kolejną transakcję. Rejestruję kolejną transakcję sprzedaży. Drodzy Państwo, przejdźmy teraz do troszkę innego scenariusza. Do scenariusza, w którym nasz, nasz kontrahent, nasz klient, przychodzi z towarem, którego nie mamy na stanie magazynowym. Zerknijmy do Xela, drodzy Państwo, zerknijmy do Xela, przyjrzyjmy się temu konkretnemu artykułowi, proszę bardzo. Mam tutaj powiedzmy obcęgi do przewodów, nie mam tego artykułu na stanie magazynowym. Co w takiej sytuacji może się stać? No przychodzi klient, trzyma ten artykuł w ręce. No, więc to jest dla mnie dowodem, że jednak chcę go kupić i w konsekwencji chciałbym, aby taka transakcja została w systemie zarejestrowana. Jak to wygląda z perspektywy sprzedaży? Drodzy Państwo, wygląda to dokładnie tak samo. Wprowadzam artykuł, mogę w ten sam sposób jak poprzednio taką sprzedaż. Taką sprzedaż zarejestrować. Paragon został tutaj pomyślnie zatwierdzony. Natomiast, co jest istotne, w tle może od razu automatycznie tutaj pojawić się dokument PW, może pojawić się dokument przychodu wewnętrznego, który spowoduje, że. W tle tutaj zostanie zarejestrowana, zostanie zarejestrowana moja fakt, że ten towar niejako miałem w magazynie taki dokument tworzy się automatycznie i potem mogę ewentualnie wyjaśniać, skąd ta różnica jest. Ale co, najważniejsze, ale co najważniejsze, klient towar kupił, my otrzymaliśmy, my otrzymaliśmy za niego pieniądze. Istotnym elementem jest to, na którym warto zwrócić uwagę, że w chwili obecnej stany magazynowe X, POSA są widoczne bezpośrednio, są widoczne bezpośrednio z XL-a, to na tych stanach magazynowych pracujemy. I tak, drodzy Państwo, mogę realizować wiele e, transakcji. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na to, że na koniec dnia mogę oczywiście wykonać rozliczenie, mogę zarejestrować, mogę podsumować swoją dzisiejszą pracę, mogę tutaj podać aktualny stan gotówki, mogę zamknąć dzień, wygenerować odpowiednie dokumenty KPKW i w ten sposób zakończyć, zamknąć również od strony, formalnej y, y, pracy w sklepie. Drodzy Państwo, jeszcze jeden element, o którym chciałem wspomnieć, to możliwość łatwej pracy, łatwego dostosowania ekranów do potrzeb konkretnego użytkownika. Przykładowo, jestem, mam możliwość konfiguracji wyglądu z jednej strony poprzez tutaj zmianę kolorystyki, ale z drugiej również poprzez zarządzanie widokami. Państwo mogą ustalić, dajmy na to, co jest widoczne w ramach menu głównego, która, która opcja jest dostępna, która nie jest dostępna? Powiedzmy, ta konfiguracja jest u mnie niepotrzebna i, i być może będę chciał ją usunąć, ewentualnie oczywiście istnieje możliwość prowadzenia innych przycisków, dostosowania wyglądu do tego, jak tutaj Państwo chcieliby, aby konkretny operator, konkretna osoba w sklepie pracowała. Możliwe są różne profile w zależności od osoby, czy też rodzaju sprzedaży, który jest przez Państwa realizowany. Drodzy Państwo, tyle pokazu na żywo. Warto wiedzieć, że Retail POS jest zintegrowany z terminalami płatniczymi, takimi jak Polcard, e-service czy Elavon. Tutaj nie trzeba wprowadzać ręcznie danych na te terminale i to są te najważniejsze elementy o których chciałem państwu powiedzieć gorąco zachęcam tych z państwa którzy na co dzień prowadzą sprzedaż detaliczną do zainteresowania się komar retail pos szczególnie gorąco zachęcam tych, którzy korzystają z Komarch Optima Offline. Uważam, że to narzędzie bardzo dobrze sprawdzi się w praktyce i uważam to nie tylko ja, gdyż mamy już szereg klientów, którzy korzystają z takiego połączenia, z połączenia najczęściej wybieranego systemu do zarządzania firmą, z którego państwo korzystacie na co dzień oraz z innowacyjnego narzędzia do sprzedaży w sklepie, jakim jest Komar Retail POS. Tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia nie tylko w sprzedaży detalicznej. Do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kurowski i zapraszam Państwa na kolejne wystąpienie w ramach spotkań z użytkownikami Comar RPXL 2020. Podczas tego wystąpienia przybliżę Państwu nasz zamysł, jeśli chodzi o organizację dokumentów magazynowych na sklepie, mianowicie o obsługę dokumentów magazynowych od strony systemu Comar Retail POS i od strony systemu Comar Retail MPOS. Jeżeli chodzi o nasze aplikacje dedykowane do pracy na sklepie w salonie sprzedaży, to mamy aplikację Comar Retail POS aplikację, która już współpracuje z systemem Comarch RPXL. Więcej na temat tej aplikacji przedstawi Państwu Tomasz Rutkowski podczas swojego wystąpienia. Natomiast ja dzisiaj będę mówił w tej aplikacji również o, o stronie obsługi zaplecza sklepu, czyli o obsłudze procesów back-office na sklepie. Mamy także w planach udostępnienie aplikacji Comarch Retail Empos, aplikacji, która ma na celu obsługę procesów na zapleczu sklepu, również dokumentów magazynowych, które na zapleczu sklepu są udostępniane. Jeżeli chodzi o obsługę aplikacji, o obsługę dokumentów na aplikacji Komarch Retail Empos, są to dokumenty związane z back office, czyli przyjęcia towarów na magazyn, wydania towarów z magazynu sklepu. Co ważne, oba te typy, do, typy dokumentów dotyczą przesunięć wewnętrznych, czyli z poziomu centrali do sklepu, albo przesunięcie pomiędzy sklepami, albo z poziomu sklepu do centrali. W podobny sposób mamy zamiar udostępnić funkcjonalność obsługi back office od strony aplikacji Comarch Retail POS, czyli oprócz tego, że funkcjonalność sprzedaży w aplikacji Comarch Retail POS jest już dostępna, mamy w planach udostępnienie też obsługi tych dokumentów magazynowych związanych z zapleczem sklepu, wsparcie przyjęć towarów na sklep, Wsparcie wydania towarów ze sklepu i obsługę zlecenia wydruków etykiet, która też od strony systemu Comarch Retail POS będzie możliwa. W jaki sposób planujemy to zrobić? Na początku, kilka słów na temat aplikacji Comarch Retail POS. W momencie, gdy wybiorę sobie listę przyjęć, przechodzę do listy przyjęć magazynowych. Na liście przyjęć magazynowych mamy informacje na temat aktywnych przyjęć i na temat y, przyjęć zakończonych. Każdy z takich dokumentów opatrzony jest swoim własnym indywidualnym numerem. Opatrzony jest również informacją, ile towarów w ramach takiego danego przyjęcia powinno zostać dostarczone. Mamy także informacje na temat przewidywanego terminu dostawy danego przyjęcia na sklep. Korzystając z urządzenia mobilnego, y, z urządzenia przenośnego, takie przyjęcie możemy realizować na zapleczu sklepu gdzieś gdzie towar faktycznie do sklepu jest dostarczany. I w tej chwili wybiorę sobie przyjęcie o numerze 37. Po otwarciu takiego przyjęcia mam informację na temat danego dokumentu. Widzę, że ten dokument został utworzony 17 września. Mam informację też na temat szczegółów danego dokumentu, czyli jaki jest magazyn źródłowy, jaki jest magazyn docelowy. Magazynem źródłowym jest ten magazyn skąd dany towar został wysłany, magazyn docelowy ten sklep, na który dany towar w ramach takiego przyjęcia powinien zostać przesłany. Mamy też informacje na temat ilości artykułów, które na dokumencie źródłowym były wprowadzone. I teraz takie przesunięcie międzymagaznowe możemy przyjąć na urządzeniu mobilnym. W momencie przyjmowania danej dostawy mamy informacje, jakie konkretnie artykuły zostały zewidencjonowane, zostały wysłane z centrali i powinny być na sklepie. Więc mamy informacje. Jaka ilość jest oczekiwana na danym sklepie? W momencie przyjmowania takich ilości możemy tą ilość wprowadzać skanując kod kreskowy danego towaru, albo wprowadzając ręcznie informację o przyjęciu odpowiedniej ilości pudełek. W przypadku, jeśli przyjąłbym większą ilość takiego artykułu, od razu pojawia się informacja, że liczba zeskanowanych artykułów jest większa niż liczba artykułów oczekiwanych, tak? czyli tych, które powinny zostać dostarczone na sklep, po potwierdzeniu taka nadrealizacja też tych procesów od strony sklepu jak najbardziej jest możliwa. Możemy też wprowadzić taką informację od razu wprowadzając ręcznie ilość, czyli jeśli oczekujemy 7 pudełek, przeliczyłem, że jest 7 pudełek, to takie 7 y, informacji o tych 7 pudełkach mogę wprowadzić. Jak najbardziej potwierdzić. Mogę też wprowadzić y, kolejną informację klikając plus albo minus, zwiększając ilości przyjmowane albo je zmniejszając. Cały czas podczas realizacji takiego przyjęcia na dole widzimy pasek postępu, czyli też czytelną informację, ile jeszcze pozostało mi y, artykułów do przyjęcia na sklep. W momencie, jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy dalej. Ja w tej chwili podczas tego przyjmowania przyjmowałem część takich artykułów, więc system mnie pyta, czy na pewno chcę zatwierdzić przyjęcie wszystkich zeskanowanych artykułów. Potwierdzam. Część artykułów zostanie oznaczona jako brakujące, bo część, były, część artykułów było dostępnych na dostawie, ale nie zostały odebrane, więc będą oznaczone jako brak w zostawie. Informacja, że towary wyszły z centrali, ale na sklep nie zostały dostarczone. Później do rozpatrzenia, kto tego typu elementy powinien rozpatrzyć i powinien wyjaśnić tą sytuację. Po kliknięciu zakończ mamy podsumowanie, czyli informację, ile takich artykułów było wysłanych, ile mamy braków, ile zostało artykułów przyjętych. Po zatwierdzeniu... Mamy informację, że taka dostawa została przyjęta i zwiększono ilość zapasów artykułu. Po potwierdzeniu tego komunikatu przechodzimy z powrotem do listy przyjęć magazynowych. I z poziomu listy dokumentów zakończonych mamy informację, jak przyjęcie danego dokumentu wyglądało czyli mamy też informację, ile faktycznie tych towarów przyjęliśmy, ile było towarów brakujących, jaka była ilość oczekiwana. Od strony systemu Commercial Post możemy obsługiwać też procesy związane z wydaniami. Procesy, które są planowane do obsługi, to przygotowanie wysyłki. Takie przygotowanie wysyłki może być, czy też planowane jest do obsługi w formie przygotowania wysyłki ręcznego, albo na podstawie zamówień. W pierwszej wersji będą to zamówienia z centrali, następnie skompletowanie i pakowanie tego typu wysyłek do centrali albo do sklepów. W kolejnej wersji mamy zamiar przygotować obsługę zamówień klientów, czyli wydań pod zamówienia sprzedaży, które są wprowadzone do systemu. W podobny, podobny sposób obsługujemy te funkcjonalności od strony aplikacji. Komar Retail POS. Tutaj też został udostępniona, zostanie udostępniona nowa funkcjonalność, funkcjonalność związana z obsługą back office, czyli zaplecza sklepu. Ten ekran myślę, że znają państwo z wystąpienia Tomasza Rutkowskiego, który bliżej czy więcej mówił na temat aplikacji Komar Retail POS pod kątem sprzedaży. Ja natomiast chciałbym powiedzieć, jakie mamy plany pod kątem obsługi zaplecza sklepu. Więc tutaj też mamy możliwość, też planowana jest możliwość obsługi przyjęcia dostaw i wydania towarów. Przyjęcie dostawy w podobny sposób jak na urządzeniu mobilnym, tylko z tym, tym razem realizowane od strony kasy, od strony urządzenia stacjonarnego. Pewnie ten sposób realizacji jest bardziej dedykowany mniejszym sklepom, gdzie to jedno stanowisko kasowe wystarczy. Nie potrzebujemy pracownika pracującego mobilnie, tylko po prostu możemy przyjmować też towary od strony kasy. Takie przyjęcie towarów. Bezpośrednio na kasie też jest możliwe. Tutaj też możemy wprowadzić informacje albo skanując kod kreskowy danego towaru, albo wprowadzając informację ręcznie, ile takiego towaru przyjechało. Możemy oczywiście wprowadzać informację, że tego towaru mamy mniej albo więcej. Poniżej mamy informację, jaka jest łączna ilość towarów przyjmowanych w ramach danego przyjęcia. W przypadku, jeśli chcielibyśmy szybko przyjąć dużą dostawę na sklep i zainwestować przyjęcie wszystkich artykułów, jest też udostępniona funkcjonalność, czy też planowana jest udostępnienie funkcjonalności przyjęcia wszystkich elementów. Po kliknięciu tego przycisku wszystkie pozycje z takiego przyjęcia będą zrealizowane. Po zatwierdzeniu mamy informację, że część artykułów zostanie oznaczona jako brakujące, bo były na dostawie, czyli były na wydaniu, ale nie zostały y, przyjęte. W tej chwili przerwę ten proces i wrócę z powrotem do menu głównego. To, co chciałbym jeszcze pokazać od strony obsługi back-office i planów związanych z obsługą zaplecza sklepu na, w systemie Comarchity POS, to obsługa wydań towarów. Tutaj też możemy przygotowywać takie wysyłki, przygotowywać wysyłki na podstawie zamówień wewnętrznych albo przygotowywać wysyłki ręcznie. W przypadku, jeśli wybieramy zamówienia wewnętrzne, też mamy listę takich zamówień wewnętrznych, które pochodzą z systemu centralnego, natomiast które mają wskazane w magazynie źródłowym mój sklep, na którym pracuję. Ja w tej chwili pracuję w sklepie we Wrocławiu, w związku z tym taka informacja jest widoczna. I w momencie, gdy takie zamówienie wewnętrzne będę realizował, mam możliwość utworzenia szeregu paczek, czyli tak naprawdę dokumentów MM, przesunięć między sklepem a centralą. Gdybym tworzył taką paczkę, Mam informację, że tworzę nowy dokument MM. Prowadzę informację też, jakie ilości pakuję. Czyli mam do spakowania trzy te komory zlewowe. W związku z tym prowadzam informację, że trzy zebrałem, trzy spakowałem. Załóżmy, że tej kolejnej komory spakowałem tylko jedną sztukę, zamka jeszcze nie znalazłem, ale chciałbym taką paczkę przygotować. Zatwierdzam, i taka paczka na górze jest widoczna. Pozostałe elementy, które zostały do spakowania, są widoczne poniżej. W przypadku, gdy utworzę nową paczkę, to tylko te elementy, które są pozostałe do spakowania będą dostępne od strony generowania dokumentu MM. Podsumowując, jeżeli chodzi o obsługę zaplecza sklepu, planujemy udostępnić taką funkcjonalność zarówno w aplikacji Komar Retail POS, jak i w aplikacji Komar Retail MPOS. Prace nad tą funkcjonalnością planowane są w najbliższych miesiącach, więc myślę, że niedługo taka funkcjonalność zostanie Państwu. Udostępniona. Ja w tej chwili serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wystąpienia w ramach cyklu spotkań z użytkownikami Komar RPXL 2020. Serdecznie Państwu dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Czubaj i jestem konsultantem biznesowym komarch e-commerce. Na dzisiejszej prezentacji zaprezentuję Państwu nasze nowe rozwiązanie skupiające w sobie integrację popularnych serwisów aukcyjnych, czyli Comarch i Sale. Comarch i Sale, w dużym skrócie, jest to narzędzie do integracji z popularnymi serwisami aukcyjnymi, takimi jak Allegro, eBay, a również w tym roku otrzymają Państwo integrację z serwisem aukcyjnym Amazon. Comarch e Sale skupia wszystkie aukcje z wcześniej wymienionych serwisów aukcyjnych, a także zamówienia z nich spływające. W procesie synchronizacji z Comarch e Sale do systemu Comarch ERP XL trafiają zamówienia z tychże aukcji, gdzie mogą być w dalszym ciągu realizowane. Z drugiej zaś strony z Comarch ERP XL mogą Państwo wskazać towary, które w procesie synchronizacji przejdą do Comarch e Sale. Gdzie w kilku prostych krokach będą mogli je państwo wystawić na serwisach aukcyjnych. Ci z państwa, którzy korzystają już z naszego rozwiązania Komarch e Sklep, od dawna mogą korzystać z takiej integracji. Natomiast jeżeli nie posiadają państwo jeszcze naszego e-sklepu, bądź też skupiają państwo swoją sprzedaż wyłącznie na popularnych serwisach aukcyjnych, to rozwiązanie jest właśnie dla Państwa. W kilku prostych krokach mogą Państwo wykonać bezpośrednią integrację ComArch i Sales z systemem ComArch ERP XL, wysłać swoje towary, swój asortyment do tego systemu oraz wystawić aukcję. Z kolei z drugiej strony zamówienia z tych popularnych serwisów trafią w procesie synchronizacji do systemu ERP XL. Pokażę Państwu na krótkim przykładzie takie praktyczne zastosowanie naszej platformy. Szanowni Państwo, zaczniemy od systemu Komarch ERP XL. Tak jak powiedziałam, mam tutaj przygotowany asortyment, który będę chciała wysłać do systemu e-Sale. Przykładowo są to różnego rodzaju telefony. W procesie synchronizacji takie telefony przechodzą do systemu Komarch ERP e -Sail. Tutaj widzą Państwo już panel administracyjny tego rozwiązania oraz listę towarów, która się w nim znajduje. Zaprezentuję Państwu przykładową integrację z serwisami aukcyjnymi. Tutaj posłużę się przykładem Allegro. Przechodzę sobie na zakładkę ustawienia, ustawienia i sale, a także Allegro. Konto Allegro, Allegro jest integrowane przy pomocy loginu oraz hasła Allegro. Także nie będą potrzebowali tutaj Państwa jakichś dodatkowych informacji, dodatkowych danych. Wystarczy dodać takie konto Allegro. Ja posłużę się trybem testowym oraz zaloguję przez takie konto. Bardzo proszę zobaczyć, jest to jedynie, jest to jedynie tutaj login i hasło do zalogowania się. Ponieważ już posiadam podpięte konto Allegro, Mogę wykonać na nim różnego rodzaju ustawienia w celu optymalizacji składania zamówień oraz zarządzania aukcjami. Mogę na przykład ustawić tworzenie automatyczne zamówień do aukcji, powiązywania automatycznie towarów z aukcjami już wystawionymi, a także na przykład wznowić aukcję z aktualną ceną towaru lub też zaktualizować kontrolę stanów magazynowych w oparciu o stany magazynowe z komarch ERP XL. Comarch i Sale skupia w sobie aukcje, nie tylko wystawione poprzez naszą platformę, ale również wszystkie, które zostały wystawione na konkretnym koncie, które zostało zintegrowane z naszym rozwiązaniem. Czyli przykładowo, jeżeli posiadają Państwo konto na serwisie aukcyjnym Allegro, w serwisie, w serwisie Comarch i Sale zobaczą Państwo nie tylko aukcje, które wystawią Państwo tutaj bezpośrednio w naszej platformie, ale również aukcje wystawione bezpośrednio w serwisie Allegro. Na przykładzie widzą Państwo listę aukcji wystawionych poprzez Comarch e-Sale, a także listę aukcji, które zostały wystawione w innym serwisie, na przykład bezpośrednio w Allegro. Wyróżniają się one szary, szarym kolorem oraz wymagają powiązania z towarem przesłanym z Comarch ERP XL w celu zarządzania tą aukcją pod kątem aktualizacji ceny, a także stanów magazynowych. Przykładowo, mamy obuwie sportowe. Ja sobie taką aukcję niepowiązaną z towarem w komarch ERP ERPXL zaznaczę oraz ją powiążę. Mogę sobie wskazać towar, z którym chcę powiązać swoją aukcję. System już od razu podpowiada, które aukcje są już powiązane z towarami w systemie ERPXL. Ja sobie wybiorę taką aukcję oraz wskażę powiązanie. Po kilku chwilach otrzymam informację, że aukcja została, została już powiązana, a więc będzie możliwa do edycji oraz dostosowania w kolejnych, w kolejnych procesach. Jak Państwo widzą, aukcja została wystawiona, to znaczy podświetliła się w kolorze białym i jest możliwa do edycji. W procesie zamówienia, jeżeli państwa klienci złożą zamówienie poprzez system aukcyjny, na przykład Allegro, zostaną utworzone transakcje. Listę transakcji zobaczą państwo na zakładce Allegro transakcje, gdzie zobaczą państwo zarówno transakcje, które są konieczne do realizacji, oraz już zrealizowane. Wszystkie zamówienia, które wszystkie transakcje, które zostały przekształcone w zamówienia, będą widoczne na zakładce sprzedaż zamówienia. Skąd w procesie synchronizacji przejdą do systemu Komar ERP Excel, gdzie będą mogły być dalej procesowane? Szanowni Państwo, w kilku słowach podsumowania. Jeżeli zależy Państwu na poszerzeniu grona klientów o popularne serwisy aukcyjne, zarządzaniu zamówieniami z różnych platform w jednym miejscu, w jednym panelu, oraz rozszerzeniu sprzedaży, o, również o kanały zagraniczne, to rozwiązanie Comarch XL jest właśnie dla Państwa. Dzięki prostej oraz bezpośredniej integracji z Comarch ERP XL mają Państwo możliwość zarządzania już nawet już wystawionymi aukcjami z popularnych serwisów, Wystarczy powiązać tylko te aukcje z towarami udostępnianymi przez komar HRP XL. Mają Państwo również możliwość automatyzacji takiej sprzedaży poprzez kontrolę stanów magazynowych oraz aktualizacji cen. Wystarczy włączyć kilka prostych parametrów, które przedstawiłam Państwu na przykładzie. Mam nadzieję, że na, tym, na tej krótkiej prezentacji udało mi się zaprezentować Państwu i przybliżyć nasze nowe rozwiązanie Comarch i Sale. Zachęcam serdecznie do zapoznania się z naszym rozwiązaniem. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Czubaj i w Komarz zajmuję się konsultacją biznesową do spraw e-commerce. A na dzisiejszej prezentacji przedstawię Państwu mechanizmy z komarch e-sklep, to znaczy optymalizację sposobów pakowania oraz wyliczenia kosztów dostawy. W skrócie, na czym polega taka optymalizacja w e-sklepie? Proszę sobie wyobrazić, że klient w Państwa e-sklepu. Dodaje do koszyka towary o różnego rodzaju rozmiarach oraz wadze. Przykładowo dodaje towar np. maseczkę ochronną, jakąś długą drabinę oraz ciężkie obuwie robocze. Czyli towary, które mają różnego rodzaju rozmiary oraz różną wagę. Mechanizmy w komarach e-sklep w procesie dodawania tych towarów do koszyka obliczają optymalny koszt dostawy takich towarów oraz obliczają ilość paczek, w które takie towary mogą być zapakowane w taki sposób klient uzyska optymalne koszty dostawy oraz będzie mógł zobaczyć który z sposobów dostawy będzie dla niego najkorzystniejszy. Optymalizacja sposobów dostaw to również wykluczenia. To znaczy mogą państwo wskazać takie towary, które nie powinny być wysyłane danym sposobem dostawy ze względu na różnego rodzaju kategorie. Na przykład mogą Państwo wykluczyć towar ze względu na jego wymiar. Przykładowo, jeżeli klient będzie chciał kupić w Państwa sklepie lodówkę, dla takiej lodówki mogą Państwo wykluczyć sposób dostawy paczkomatem, ponieważ naturalnie ze względu na swoje wymiary lodówka do paczkomatu się nie zmieści. Mogą Państwo wykluczyć towary ze względu na ich wagę. Przykładowo, jeżeli prowadzą Państwo sprzedaż sprzętu sportowego i klient zakupił u Państwa jakiś ciężar o wadze 30 kg, również mogą Państwo wykluczyć dla takiego towaru dostawę paczkomatem, ponieważ przekracza, ponieważ łączna waga zamówienia będzie przekraczała tutaj maksymalną wagę paczki, którą można złożyć tym sposobem dostawy. Mogą Państwo również wykluczyć całe kategorie towarowe, na przykład ze względu na ich specyfikę, czyli substancje chemiczne bądź też towary spożywcze, które na przykład nie będą mogły być wysłane przesyłką pocztową, a będą musiały być wysłane jakimś sposobem dostawy w kontrolowanych warunkach temperatury również mogą państwo wykluczyć wybrane towary już niezależnie od ich specyfiki czy też wymiarów po prostu jeżeli jeden konkretny towar nie może być akurat sposobem dostawy na przykład kurier albo przesyłka pocztowa wysłany można go na takim sposobie dostawy wykluczyć Zamówienia składane poprzez Komar E-Sklep mogą zostać podzielone na paczki. To znaczy, jeżeli klient zakupi w Państwa e sklepie towary, tak na przykład jak z pierwszego przykładu, czyli właśnie maseczkę, jakąś drabinę, odzież ochronną, bądź też jakieś buty robocze, w Komar E-Sklep taki, takie zamówienie może zostać podzielone na paczki. Czyli na podstawie wymiarów oraz wagi towaru, którą wskażą Państwo w panelu administracyjnym danego sklepu. Oraz na podstawie maksymalnego wymiaru paczki oraz przedziałów wagowych jest obliczana ilość paczek, do których takie zamówienie może zostać, może zostać zapakowane. Klient podczas składania takiego zamówienia zobaczy w koszuku automatycznie wyliczone koszty dostawy, a obsługa sklepu po złożeniu takiego zamówienia na szczegółach zobaczy sugerowaną ilość paczek, do którego takie zamówienie należy zapakować. Co Państwu daje takie rozwiązanie? Przede wszystkim jest to automatyczne wyliczanie kosztu dostawy. Wskazują Państwo w panelu administracyjnym jedynie podstawowy koszt jednej paczki w danym sposobie dostawy, a system zajmuje się już resztą i oblicza taki koszt dostawy na bieżąco, w zależności od tego, co klient doda do koszyka. Narzędzie to również oferuje państwu, bo daje państwu możliwość planowania pakowania zamówienia w paczki. To znaczy, że już w panelu administracyjnym widzą państwo, w ile paczek należy przygotować albo też w ile paczek należy zapakować dane zamówienie, żeby wysłać je sposobem dostawy wskazanym przez klienta w koszyku. W optymalizacji sposobów dostaw dopuszczamy również obracanie towarów, to znaczy mogą Państwo wskazać, czy dany towar może być w jakiś sposób przełożony bądź też obrócony w takiej paczce, co daje Państwu maksymalne możliwości zapełnienia pojedynczej paczki. Również mogą Państwo ustalić stały koszt dostawy dla konkretnego towaru oraz wskazanie, ile sztuk jednego takiego towaru jest, może zostać dodane do. Jednej paczki. Przedstawię Państwu na krótkim przykładzie, jak optymalizacja sposobów, koszta, sposobów dostaw oraz kosztów wygląda w e-sklepie. Szanowni Państwo, na tym przykładzie zostało, został wskazany wykluczony towar dla sposobu dostawy przesyłka pocztowa. Wykluczenie towaru odbywa się na zakładce Towary Wykluczone. Ja tutaj wskazałam kubek, to znaczy, jeżeli klient doda do koszyka właśnie wskazany towar, czyli na przykład kubek sportowca, nie będzie mógł wybrać w koszyku sposobu dostawy przesyłka pocztowa. Jako zalogowany klient w e Sklep, dodaję różnego rodzaju towary do koszyka. Z uwagi na to, że chcę Państwu pokazać tutaj sposoby. Wyliczania kosztów dostawy, załóżmy, że do, jednego, do jednej paczki mogą się maksymalnie zmieścić dwie pary obuwia, a także dwie sztuki telefonu. Jak Państwo widzą, przesyłka pocztowa dla takiego towaru to 15 zł. W momencie, w którym klient będzie chciał więcej sztuk kupić danego towaru, Czyli będzie sobie go zwiększał w koszyku, dany sposób dostawy zostanie przeliczony. Przykładowo, teraz mam przesyłkę pocztową za 30 zł. Oczywiście, dla innych sposobów dostawy też automatycznie są przeliczane te koszty, także klient od razu może zobaczyć, jaki, jaki sposób dostawy jest dla niego najbardziej optymalny. Dodano sobie teraz do koszyka towar, kubek. Który powinien spowodować to, że przesyłka pocztowa nie będzie możliwa do wyboru? Przechodzimy sobie na, na kategorię, w której ten kubek się znajduje i dodamy go do koszyka. Po dodaniu takiego towaru do koszyka, proszę zobaczyć, że już pojawia się przesyłka kurierska. Przesyłka pocztowa zniknęła. W momencie składania takiego zamówienia przez klienta, pojawi się ono bezpośrednio po złożeniu zamówienia w panelu administracyjnym komar e-sklep, gdzie obsługa sklepu zobaczy sugerowaną liczbę paczek takiego zamówienia. Tutaj jest właśnie nasz asortyment, czyli obuwie, telefon, a także kubek. Na zakładce dostawa i płatność. Pojawiła się sugerowana liczba paczek dla danego towaru. Szanowni Państwo, jeżeli posiadają Państwo w swojej firmie własne mechanizmy wyliczenia kosztów dostawy, to tutaj również oferujemy Państwu odpowiednie rozwiązanie, dzięki któremu będą mogli Państwo zaprojektować indywidualnie dostosowany mechanizm o własne scenariusze. A także wyliczyć koszty dostawy w oparciu o projekty, którymi posługują się Państwo w swojej firmie. Wszystko to znajduje się w otwartym mechanizmie, co daje Państwu maksymalne możliwości utworzenia najbardziej skomplikowanych scenariuszy wyliczania kosztów. I taki konkretny przykład znajduje się również na naszym centrum pomocy, na stronie pomoc.komarchesklep.pl, gdzie znajdą Państwo, i przykład zastosowania właśnie wyliczania mechanizmów kosztów dostawy według własnych projektów. Mam nadzieję, że w tych kilku punktach udało mi się wytłumaczyć Państwu, w jaki sposób wygląda optymalizacja sposobów dostawy oraz wyliczania kosztów dostaw w komarach e-sklepie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym rozwiązaniem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kontaktu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Czuwaj i w komarch zajmuję się konsultacją biznesową do spraw E-Commerce. Na dzisiejszej prezentacji przedstawię Państwu nowe rabaty przy współpracy z Komar RPXL. Komarch RPXL wysyła do e sklepu rabaty w nowej strukturze, dzięki którym mają Państwo możliwość stworzenia szeregu nowych promocji w oparciu o parametry związane z czasem obowiązywania. Progów, a także ich priorytetu. Tak jak wspomniałam, nowe rabaty przy współpracy z Komar RPXL, to szereg nowych możliwości oraz szereg nowych rabatów. Na slajdzie widzą Państwo przykładowe rabaty. Na przykład mogą Państwo stworzyć rabat dla jakiegoś kontrahenta na wybrane towary bądź też grupę towarową. Przykładowo, dla wybranego kontrahenta z branży motoryzacyjnej mogą Państwo udzielić rabatu w wysokości 5% na całą grupę odzieży BHP bądź też narzędzi. Mogą Państwo również stworzyć rabat dla wybranego klienta na cały asortyment, który znajduje się w Państwa e sklepie. Również jest możliwość dodania rabatu dla grup kontrahentów. Przykładowo, stworzenie rabatu dla kontrahentów detalicznych na cały asortyment z kategorii AGD i taki rabat można ograniczyć do 5 dni, bądź też do, na wybrany okres danego miesiąca. Mogą Państwo wskazać rabat globalny od wartości całego zamówienia. To znaczy przykładowo, przy zakupie za minimum 300 zł, kontrahent uzyska rabat w wysokości 5% na całe zamówienie. Również jest możliwość wskazania stałej ceny towaru. Czyli jeżeli mają Państwo kontrahenta, którego chcą Państwo nagrodzić taką stałą ceną, przykładowo kontrahenta z branży odzieżowej, ustalając stałą cenę towaru na spodnie bądź też koszulę w wysokości 50 zł, wyjątkowo dla wybranego kontrahenta. Jednym z takich popularniejszych rabatów jest również rabat progowy. Przykładowo mogą Państwo wskazać kontrahentowi, że jeżeli zakupił w Państwa sklepie w, powiedzmy we wrześniu 10, przynajmniej 10 koszulek, to otrzyma łączny rabat na te koszulki w wysokości 10%. Zaprezentuję Państwu takie przykładowe rabaty w Comarch ERP XL. A także zaprezentuję, jak to wygląda w komarze sklepie. Szanowni Państwo, zaczniemy od systemu Komar RPXL. Na potrzeby przykładu przygotowałam tutaj dwa rabaty. Jeden z nich to rabat progowy na obuwie sportowe. Wskazałam dla wybranego kontrahenta upust dla, przy zakupie minimum trzech sztuk wybranego obuwia sportowego. A także stworzyłam dodatkowy rabat od wartości całego zamówienia. To znaczy, że jeżeli kontrahent kupi w e sklepie towary za minimum 2000 zł, uzyska dodatkowy rabat w postaci 5%. W panelu administracyjnym Komar E-Sklep takie rabaty przesłane w procesie synchronizacji z Komar RPXL XL są widoczne na zakładce sprzedaż, rabaty oraz rabaty z Komar RPXL. XL. Jak Państwo widzą, te rabaty pojawiły mi się tutaj po synchronizacji. Jeżeli obowiązują od jakiegoś okresu, również jest to wyszczególnione, na szczegółach rabatu oczywiście są dodatkowe informacje, takie jak opis oraz jakiego towaru dotyczą, a także jakiego dotyczą kontrahenta. Jako zalogowany klient w komarch e-sklep, rabaty mogę zobaczyć w strefie klienta, bądź też po wybraniu opcji promocje. Widzę tutaj, że e sklep przygotował dla mnie rabaty, czyli te rabaty, które widzieli państwo wcześniej w Comarch RPXL, rabat progowy na obuwie oraz rabat od wartości zamówienia. Chcąc skorzystać z takiego rabatu, przejdę sobie na dany towar. Również widzę tutaj opis danego rabatu, czyli jakie warunki muszę spełnić, żeby taki rabat został naliczony. Widzę wysokość rabatu oraz Próg, czyli to, ile danego towaru muszę dodać do koszyka. Przejdę sobie na taki towar i oczywiście dodam te trzy sztuki towaru do koszyka. I widzę, że towar naliczył się w wysokości 10%. Dodatkowo, ponieważ przekroczyłam już wartość 2000 zł za zamówienie, naliczył się dodatkowy rabat w postaci 5%. W sumie uzyskuję rabat. 15% na całe zamówienie. Oczywiście, po złożeniu takiego zamówienia, obsługa sklepu też widzi szczegóły takiego rabatu. Po złożeniu zamówienia na jego szczegółach są one widoczne na pierwszej zakładce produkty. Po rozwinięciu danego towaru, na który został naliczony rabat, Widzę jego wartość oraz łączną, łączną sumę. W dalszych krokach po procesie synchronizacji, oczywiście, takie rabaty są z powrotem przesyłane do Komar RPXL, a zamówienie nadal przetwarzane. Dzięki nowym rabatom przesyłanym z systemu Komar RPXL zyskują Państwo dodatkowe możliwości nagradzania swoich stałych klientów, a także Zastosowanie nowych form rabatów w celu przyciągnięcia nowych kontrahentów dodatkowymi atrakcyjnymi ofertami. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć na tych kilku przykładach sposoby oraz możliwości, jakie, dają nowa, jakie daje nowa struktura rabatów w Komar RPXL. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę oraz zapraszam do kontaktu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Czuwaj, i jestem konsultantem biznesowym Komarch E-Commerce. Na dzisiejszej prezentacji przedstawię Państwu narzędzie z Komar e Sklep poświęcone zaawansowanej segmentacji klientów, czyli podziałowi grup kontrahentów na wybrane segmenty. W dużym uproszczeniu, czym jest taka segmentacja klientów? Proszę sobie wyobrazić: mają Państwo w, na pewno w swoim sklepie liczną grupę kontrahentów, która może zostać podzielona na segmenty z uwagi na pewnego rodzaju parametry. Przykładowo, mogą Państwo stworzyć segment kontrahentów, czyli taką grupę, ze względu na lokalizację tychże kontrahentów. Na przykład utworzyć segment kontrahentów z Krakowa, do których mogą Państwo wysłać informacje o nowo otwartym sklepie oraz na przykład o zmianie godzin otwarcia jakiegoś punktu odbioru. Mogą Państwo również stworzyć segment poświęcony konkretnej branży kontrahentów. Przykładowo, wyszczególnić kontrahentów z branży motoryzacyjnej i wysłać do nich informacje o atrakcyjnym rabacie na daną kategorię w Państwa e-sklepie. Również jednym z elementów segmentacji może być podział na kontrahentów ze względu na ich rodzaj. Przykładowo, stworzyć segment kontrahentów, kontrahentów firmowych, do których może zostać wysłana informacja o limicie kredytowym, o które mogą się ubiegać w Państwa e sklepie. Zaprezentuję Państwu taki prosty przykład stworzenia segmentu oraz wysłania wiadomości do poszczególnego segmentu kontrahentów. Proszę Państwa, znajduję się teraz w panelu administracyjnym komarch e sklep na zakładce kontrahenci. Jak sami Państwo widzą mam kontrahentów z różnych stron Polski, z różnych miast, na przykład Sopotu, Krakowa, Warszawy. Stworzę teraz segment poświęcony kontrahentom z Krakowa oraz wyślę do tych kontrahentów informacje o, o nowo otwartym sklepie. Na zakładce kontrahenci-segmenty dodaję sobie nowy segment, nazywam go przykładowo kontrahenci z Krakowa. Przejdę teraz na szczegóły takiego, takiego segmentu i dodam kilku kontrahentów. Jak sami Państwo widzą, wyświetliła mi się dokładnie ta sama lista, która znajduje się na zakładce kontrahenci-kontrahenci. Wyślę, wprowadzę sobie teraz miasto, po którym chcę, będę chciała filtrować danych kontrahentów, czyli na przykład Kraków. Pojawili mi się kontrahenci wyłącznie z Krakowa. Jednym kliknięciem mogę albo wybrać konkretnego kontrahenta, albo zaznaczyć całość tych kontrahentów oraz dodać ich do danego segmentu. Oczywiście zapisujemy taki segment, pojawia się on na liście segmentów, i jest przygotowany do, do wysyłek wiadomości marketingowych bądź też innych informacji. Na potrzeby tego przykładu przygotowałam już wcześniej wiadomość, którą mogę wysłać do takiego segmentu kontrahentów, informacje o otwarciu nowego sklepu w Krakowie. Zaznaczam sobie taki segment, zaznaczam sobie taką wiadomość oraz wyślę ją do kontrahentów z Krakowa. I tym sposobem, za pomocą kilku kliknięć, w jednym momencie wszyscy, kontra, wszyscy moi kontrahenci z Krakowa zostają poinformowani o otwarciu nowego sklepu. Szanowni Państwo, co daje rozwiązanie segmentacji? Przede wszystkim jest to sposób na lepsze zarządzanie strategią marketingową. Mogą Państwo stworzyć szereg różnych scenariuszy oraz szereg różnych segmentów, na podstawie których będą mogli Państwo wysłać odpowiednie informacje do poszczególnych klientów. Mają Państwo możliwość dowolnej segmentacji. Tak jak Państwo widzieli na przykładzie, mogą Państwo wyfiltrować klientów, którzy są z, danej, z danego miasta. Można wyfiltrować klientów ze względu na powiedzmy imię albo pochodzenie, a także datę, z, datę zarejestrowania się w e sklepie. Sam proces dodawania kontrahentów do segmentacji jest bardzo szybki i intuicyjny. W kilku krokach, w kilku kliknięciach mogą Państwo dodać zarówno kontrahentów, jak i subskrybentów. W przyszłości planujemy również dalszy rozwój tej segmentacji, co w uproszczeniu oznacza dla państwa automatyzację, czyli jeżeli w przyszłości kontrahent zapisze się, nowy kontrahent zarejestruje się w państwa e-sklepie, nie będą musieli państwo ręcznie go dodawać do danego segmentu, tylko na podstawie stworzonych warunków taki kontrahent w momencie zarejestrowania się w e sklepie zostanie automatycznie przydzielony do konkretnego segmentu. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj przedstawić Państwu zalety, zalety takiego sposobu segmentacji kontrahentów, przybliżyć działanie tego procesu oraz na przykładzie zaprezentować, że, fakt, że jest to bardzo proste rozwiązanie, które bardzo ułatwia zarządzanie strategią marketingową. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kinga Hamera i przedstawię państwu nowe rozwiązania w Komar E-Commerce. Z myślą o firmach produkcyjnych, które w sklepie internetowym chcą oferować towary na indywidualne zamówienie, w Komar E-Sklep udostępniliśmy dla państwa nowe narzędzie, jakim jest konfigurator produktu. Zapewne niejednokrotnie spotkali się państwo z różnymi konfiguratorami, czy to podczas urządzania lub dekorowania mieszkania. W trakcie kupna nowego samochodu lub podczas wyboru spersonalizowanego prezentu. Rynek oczekuje od przedsiębiorców coraz większej elastyczności, a rosnący poziom życia sprawia, że coraz większa liczba klientów poszukuje towarów dostosowanych do swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli prowadzą Państwo sprzedaż towarów, które mogą być personalizowane lub składają się z wielu wariantów bądź modułów, które mogą być dowolnie ze sobą łączone. Wprowadzenie narzędzia, jakim jest konfigurator, umożliwi Państwu sprzedaż towarów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogły być wcześniej sprzedawane w sklepie internetowym. Przedstawię Państwu przykład konfiguratora produktu w komarach e-sklep na przykładzie konfiguracji poszczególnych elementów roweru. Konfigurator produktu jest narzędziem, które może zostać dowolnie wdrożone w Państwa sklepach. Nie posiada on ograniczeń w odniesieniu do ilości elementów, które mogą być dowolnie ze sobą zestawione. W moim przykładzie mam dostępne do wyboru 5 elementów z różnymi wariantami. Podczas wyboru różnych wariantów kolorystycznych zmieniane są również zdjęcia towaru. Po wybraniu wszystkich elementów i zapisaniu projektu, Państwa klienci otrzymują całkowitą cenę zamówienia. W trakcie konfiguracji mogą państwo wielokrotnie sprawdzać ostateczną cenę towaru. Po dodaniu towaru do koszyka i złożeniu przez klienta zamówienia, państwa firma otrzymuje gotowe zamówienie, które może zostać bezpośrednio zrealizowane w dziale produkcji. Narzędzie w postaci konfiguratora produktu w sklepie internetowym niesie za sobą wiele korzyści. Pozwala na automatyzację i optymalizację procesu składania indywidualnych zamówień. Większość czynności związanych z dopasowaniem produktu, takich jak pomiar, wybór komponentów, kolorów bądź materiałów, dokonują Państwa klienci, co wpływa korzystnie na obniżenie kosztów produkcji. Łatwość i elastyczność składania zamówień, związana z brakiem konieczności bezpośredniej wizyty w sklepie stacjonarnym lub rozmowy z przedstawicielem handlowym, pozwala na Pozyskanie i zbudowanie bazy nowych klientów w Państwa przedsiębiorstwach. Kolejnym atutem korzystania z konfiguratora produktu jest otwarty mechanizm modyfikacji. Konfigurator może zostać wdrożony na podstawie Państwa indywidualnej logiki biznesowej w zależności od prowadzonej działalności. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kontaktu. Drodzy Państwo, na platformie Comarch B2B wprowadziliśmy możliwość dodania dowolnego, indywidualnego mechanizmu wyliczającego koszt dostawy w oparciu o zdefiniowany koszyk. Na wstępie mojej prezentacji chciałabym przybliżyć Państwu, czym jest Comarch B2B. Zatem jest to platforma do sprzedaży hurtowej, wyposażona w nowoczesny interfejs dostosowany do trendów e-commerce, umożliwiająca sprzedaż w modelu business to business. System utrzymywany jest całkowicie w Państwa infrastrukturze i działa na bazie systemu ERP. Platforma jest w pełni zintegrowana z systemem Comarch ERP XL, dzięki czemu wszystkie dane są bezpośrednio zapisywane i pobierane w bazie systemu ERP. Praca odbywa się w trybie online, nie ma potrzeby wykonywania synchronizacji, dzięki czemu wszystkie wykonane przez Państwa akcje po stronie systemu ERP Będą od razu widoczne na platformie ComArch B2B oraz wszystkie operacje wykonane przez Państwa klientów będą od razu widoczne dla Państwa w systemie ERP. Poprzez zastosowanie platformy sprzedażowej ComArch B2B mogą Państwo udostępniać swoim kontrahentom wgląd do aktualnej oferty handlowej, która może być indywidualna dla każdego z nich. Z pewnością w wielu branżach, w których prowadzą Państwo sprzedaż, Wyliczanie kosztu dostawy odbywa się na indywidualnych zasadach. Możliwość wprowadzenia własnego mechanizmu wyliczającego koszt dostawy będzie odpowiednim rozwiązaniem w przypadku sprzedaży towarów o dużych gabarytach. Najczęściej dostawa takich towarów odbywa się przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych, dla których naliczany jest indywidualny koszt dostawy. Wprowadzenie własnego mechanizmu wyliczającego koszt dostawy. Sprawdzi się również w przypadku sprzedaży ciężkich towarów, które m.in. są dostarczane na paletach, dla których koszt dostawy może być wyliczany na podstawie wagi towarów, bądź może być ustalany na podstawie wartości całego zamówienia. Kolejnym przykładem zastosowania własnego mechanizmu jest koszt stały dostawy w sytuacjach, kiedy Ilość towarów wysyłanych daną przesyłką nie wpływa na zmianę kosztu dostawy. Oczywiście przykładów stosowania własny mechanizm wyliczający koszt dostawy może być znacznie więcej w zależności od prowadzonej przez Państwa działalności. To Państwo decydują, jakie kryteria będą uwzględniane podczas wyliczania kosztów dostawy. Przedstawię Państwu przykład zamówienia w platformie b z kosztem dostawy. W moim rozwiązaniu mam wprowadzony mechanizm wyliczający koszt dostawy na podstawie wagi towarów. Dodaję do koszyka towar, który waży 70 kg. Na podsumowaniu zamówienia wyświetlam się koszt dostawy netto w wysokości 100 zł. Po zwiększeniu ilości do dwóch sztuk, cena dostawy zamówienia jest ponownie przeliczana i wzrasta do 165 zł, dzięki czemu państwa klienci składający jedno zamówienie będą mieli wyliczony indywidualny koszt dostawy, który będzie niższy niż w przypadku e, składania dwóch osobnych zamówień. Po złożeniu zamówienia pozycja z kosztem dostawy widoczna jest. Na szczegółach zamówienia w platformie Komarch B2B, jak również na zamówieniu sprzedaży w systemie Komar RPXL. Wprowadzenie własnego mechanizmu wyliczającego koszt dostawy w Państwa aplikacjach umożliwi klientom zapoznanie się z ceną dostawy już podczas składania zamówienia przez platformę Komar B2B. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kontaktu. Szanowni Państwo, w bieżącym roku wprowadziliśmy wiele nowych rozwiązań w komarch B2B. W tej części prezentacji przedstawię Państwu funkcje zasługujące na szczególną uwagę oraz zaprezentuję ich działanie. W komarch B2B możliwe jest wyświetlanie informacji dotyczących terminów planowanych dostaw towarów na podstawie dokumentu zamówienia zakupu wystawionego w systemie komarch XL. Na szczegółach towaru wyświetlane są informacje dotyczące daty planowanej dostawy wraz z ilością dostarczonego wówczas towaru. Państwa kontrahenci mogą korzystać z tej funkcji po nadaniu im w systemie Komar ERP XL roli planowane dostawy. Będąc na szczegółach towarów, mogą państwo dodawać produkty do przechowalni w celu późniejszego zakupu. Jeśli będą chcieli Państwo sfinalizować zakup wówczas całą zawartość bądź wybrane produkty mogą Państwo szybko przenieść do koszyka. Korzystanie z przechowalni możliwe jest po nadaniu kontrahentom w systemie Komar RPX roli przechowalnia. Na szczegółach towaru możliwe jest wyświetlanie informacji o, o, o ostatnim zamówieniu. Dla towarów, których dotyczyło. Zamówienie. Wyświetlane jest wówczas numer dokumentu zamówienia sprzedaży w systemie Komar RPXL wraz z datą, ceną oraz ilością zamówionego towaru. Dodatkowe informacje wyświetlane są po nadaniu kontrahentom roli ceny z ostatniego zamówienia. Kolejną nowością w Komar B2B jest graficzna prezentacja rabatów na towarach. Dla których został zdefiniowany rabat progowy w systemie Komar RPXL. Informacja o rabacie wyświetlana jest na szczegółach produktu oraz na wszystkich widokach listy pod hasłem Kup więcej, zapłać mniej. Przedstawię Państwu wszystkie wymienione funkcje w Komarch B2B. Na podstawie dokumentu zamówienia zakupu wystawionego w systemie Komar RPXL. Mogą państwo wyświetlać na platformie Comarch B2B informacje dotyczące planowanej dostawy. Pod przyciskiem planowane dostawy wyświetlane są informacje pobierane z dokumentu zamówienia zakupu, na których wyświetlana jest data dostawy wraz z ilością dostarczonego wówczas towaru. Na szczegółach towaru mogą Państwo również wyświetlać klientom informacje dotyczące złożonego przez nich ostatniego zamówienia. Na szczegółach towaru wyświetlana jest wówczas data złożenia zamówienia, cena, po której został kupiony towar oraz ilość. Po kliknięciu w numer zamówienia będą Państwo przenoszeni na szczegóły zamówienia w strefie klienta. Kolejną nowością w Komar B2B jest dodawanie towarów do przechowalni. Po dodaniu towaru do przechowalni mogą państwo zmienić nazwę przechowalni w celu szybkiego rozróżnienia, ponieważ w Comarch B2B nie ma ograniczenia co do ilości tworzonych przechowalni. Jeżeli będą państwo chcieli sfinalizować zakup Mogą Państwo przenieść szybko towary do koszyka poprzez opcję Kopiuj do koszyka. Może to być przeniesiona cała przechowalnia bądź tylko wybrane towary. W komarch B2B została wprowadzona graficzna prezentacja rabatów progowych z systemu komar RPXl. W każdym widoku listy oraz na szczegółach towaru wyświetlany jest wówczas. Przycisk Kup więcej, zapłać mniej. Po rozwinięciu przycisku, będą Państwa klienci widzieli, od jakiej ilości naliczany jest dany rabat. Korzystanie z modułu Komar B2B mogą Państwo rozpocząć w dowolnej chwili. W celu aktywacji należy skontaktować się z jedną z naszych firm partnerskich. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kontaktu. Dzień dobry. Witam Państwa na moim wystąpieniu związanym z rozwiązaniami Komar Mobile Sprzedaż i Mobile Zarządzanie. Moim jest Sebastian Smiatek, Ja w firmie Komar odpowiadam za rozwój właśnie aplikacji mobilnych i zapraszam na moje wystąpienie. Na początku, chciałbym pokrótce Państwu przedstawić. Obszary biznesowe, które możemy obsłużyć w ramach rozwiązania Komarch Mobile i w jakich typu organizacjach może on być zastosowany. No przede wszystkim to organizacje, które prowadzą sprzedaż w terenie. Taką najbardziej klasyczną formą jest preselling, czyli nasi handlowcy jeżdżą do klientów, zbierają zamówienia, przedstawiają. Oferty i następnie te zamówienia zostają przesyłane do centrali, gdzie są dalej realizowane. Ale nie tylko taką formę działalności możemy obsłużyć. Jeśli Państwo prowadzicie one-selling, czyli nasz handlowiec, czy nasz pracownik dostarcza towar bezpośrednio do klienta, to również możemy ten proces wydania towaru czy wygenerowania faktury sprzedaży na miejscu klienta zrealizować. Kolejnym Procesem, który możemy w ramach systemu Comark Mobile obsłużyć, to merchandising. Jeśli dostarczamy nasze produkty do sieci handlowych, i nasz przedstawiciel handlowy, oprócz tego, że zbiera zamówienie, ma na przykład zrobić zdjęcie półki, przeanalizować facing naszych towarów, to również możemy to osiągnąć w Comark Mobile. Również taki tryb działalności jak doradztwo biznesowe dla klienta związane jest z dostarczaniem usług, czy dostarczaniem towarów. To również w ramach systemu Comarch Mobile jest obsłużone. No i również znajdziemy coś dla działów marketingu, które chcą jakby ten marketing prowadzić bezpośredni i chcą pewne zadania marketingowe wprowadzać w plany działań handlowców, to również różnego typu ankiety, zadania marketingowe możemy tu wysyłać do naszych handlowców, by oni obsługiwali je na miejscu klienta. Jeśli chodzi o same rozwiązanie Comarch Mobile, jest ono w pełni kompatybilne z systemem bazowym, czyli Komarch ERP XL. Jest w zasadzie to dodatkowy moduł, który opiera się o tą samą bazę danych i składa się z kilku elementów. Jednym z tych elementów jest Komarch Mobile Zarządzanie. Jest to aplikacja webowa służąca kierownikowi, służy jakby kierownikowi, który jakby zarządza pracą przedstawicieli handlowych. Comark Mobile Sprzedaż, no to już aplikacja mobilna, której jakby przedstawiciele handlowi realizują swoje działania na miejscu u klienta. Jest jeszcze taki, taka dodatkowa aplikacja, Comark Mobile Monitorowanie, która umożliwia, umożliwia śledzenie tras handlowców, jak i też optymalizację tych tras. Więc zasada jest bardzo prosta. Tą bazą, jeśli chodzi o. Towary czy kontrahenci jest system ERP, te dane są przesyłane do Comarch Mobile i do niej dostęp mają właśnie przedstawiciele handlowi, a wszystkie dokumenty handlowe, które są generowane w Comarch Mobile Sprzedaż są dostarczane po odpowiedniej synchronizacji do systemu bazowego ERP. Co też istotne, rozwiązanie jest w pełni też kompatybilne z, z urządzeniami zewnętrznymi, jak drukarki, terminale kart płatniczych czy czytniki krodów kreskowych. Więc na miejscu u klienta możemy wydrukować fakturę, możemy też pobrać płatność. Więc tyle w roli wprowadzenia, i chciałbym Państwa zapraś, zaprosić na Prezentację narzędzi Komarch Mobile, Mobile zarządzanie i sprzedaż na żywo. Więc jesteśmy w aplikacji webowej Komarch Mobile zarządzanie. Tak jak wskazałem wstępnie, jest to moduł, który jest dedykowany osobie zarządzającej pracą przedstawicieli handlowych. Z poziomu zakładki działania, właśnie kierownik może. Sobie podpatrzeć, zaplanowane wizyty dla poszczególnych handlowców. One są tu odzwierciedlone tymi, tymi liczbami. Też, jak Państwo widzicie, pewne wiersze są pokolorowane na czerwono, zielono i niebiesko. Te kolory oznaczają, że w tych dniach właśnie moi pracownicy są niedostępni. No i oczywiście nie jestem w stanie dla nich zaplanować działań, no, bo nie ma ich po prostu w firmie. Również z tego poziomu mogę podpatrzeć wizyty historyczne. Tu mam akurat jedną wizytę, którą realizował mój przedstawiciel handlowy, więc mogę sprawdzić, jakie zadania zostały zrealizowane, które nie, jakie zamówienie zostało złożone przez, przez klienta, na jakie też towary. Mogę też podpatrzeć na przykład wyniki ankiety, która została jakby wykonana u klienta na miejscu. E, więc, e, oczywiście, oprócz e, takiej funkcjonalności kontrolnej, możemy planować e, działania dla e, naszych handlowców. E, więc, właśnie to teraz uczynię. E, jest to kilka bardzo prostych kroków. Najpierw wybieram szablon wizyty. Tu mi się przeniosą e, informacje podstawowe, jeśli chodzi o czasie wizyty, jaki jest to typ. Następnie wybieram E, firmy, dla których będą, e, będzie realizowana ta wizyta, powiedzmy, będzie to firma ABA e, firma powiedzmy DEMO XYZ, e, i niech będzie jeszcze to firma, bo, y, będzie to jeszcze firma trzecia. E, na przykład e, Tarnotef i Ostatnim krokiem jest optymalizacja trasy dla handlowca, właśnie tych, tych wizyt. Jak widzicie Państwo, została tu zaproponowana trasa najkrótsza dla, dla handlowca i następnie będzie ona realizowana przez właśnie tego przedstawiciela. Chciałbym również Państwu pokazać jedną funkcjonalność kontrolną, gdzie możemy analizować właśnie trasy handlowców. Weszłem właśnie w obszar trasy. Teraz widzę aktualną pozycję handlowca, gdzie on się znajduje, ale również mogę podpatrzeć trasy historyczne. Więc taką jedną trasę dla przykładu państwu pokażę. No i właśnie to jest trasa z 18 listopada. Gdzie mamy również informacje o tym, co było realizowane przez handlowca w tym dniu, jaka była trasa realizowana, też jakie były prędkości jego jazdy, jeśli chcemy sprawdzić, czy jechał według przepisami, zgodnie z przepisami, czy jakie też elementy wizyty realizował. Możemy to również porównać z trasą planowaną dla niego. Jak widzicie Państwo, no, ta trasa była całkowicie inna, On to jest właśnie trasa zielona. Ona była realizowana, miała być realizowana na terenie e, województwa Śląskiego. E, no, była ona tak realizowana, e, niebieska, jak widzicie Państwo, e, niebiesko zaznaczona w województwie małopolskim, więc jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nasz handlowy zrealizował to zgodnie z planem, czy był praktycznie w innym rejonie polskim. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie, takie istotne funkcjonalności odnośnie Komar Mobile i zarządzanie. To jest znacznie ich więcej, ale oczywiście ta forma, którą prezentacji, no nie pozwala jakby na je przedstawienie, przedstawienie, więc teraz zapraszam Państwa do zobaczenia aplikacji mobilnej na żywo. Więc jesteśmy teraz w aplikacji mobilnej na moim telefonie. I w zasadzie jest tu szereg, szereg funkcjonalności istotnych dla przedstawiciela handlowego. Może on zarówno przeanalizować towary, które ma proponować klientom. Tu mam akurat listę towarów, mogę też podpatrzeć zdjęcia tych, tych towarów. Mogę oczywiście zajrzeć do samej kartoteki towarów, gdzie mam najistniejsze informacje o tym towarze, opisy. Jakieś informacje dodatkowe, załączniki, zdjęcia. Może być to też na przykład instrukcja obsługi takiego towaru, więc wszystkie najistotniejsze rzeczy, które chcemy, jakby przedstawić klientowi, tu się znajdują. Mamy oczywiście również pełną, jakby informację o samym, samych kontrahentach. Mam tu listę kontrahentów, którzy są do mnie przypisani. Mogę sobie ich filtrować według ulubionych, często, często odwiedzanych, gdzie była ostatnia transakcja realizowana, czy też dłużników, którzy jakieś, są nam dłużni, jakieś pieniądze za poprzednie transakcje. No i również mogę podpatrzeć najważniejsze informacje o tym, Kontrahencie, na przykład cykliczność realizacji wizyt, jak u niego wygląda, kiedy była ostatnie jakieś działanie, jak był ostatni dokument sprzedażowy, czy są też jakieś promocje do niego przypisane, więc mam tu listę wszystkich promocji, które są przypisane do właśnie tego kontrahenta. No i też szereg załączników czy opisów związanych z kontrahentem. Oczywiście te wszystkie dane o towarach czy kontrahentach są przeniesione z, z obszaru ERP. No i oczywiście w ramach tutaj aplikacji, możemy realizować wizyty handlowe. Ja mam akurat na ten dzień zaplanowaną jedną wizytę, więc możemy zacząć jego realizację. Jej realizację, więc. Włączając tutaj start, no rozpoczyna się realizacja wizyty. Ja też w każdym momencie mogę wstrzymać tą, tą realizację, no, ze względu na to, że wykonuję inne obowiązki i powrócić do realizacji tej wizyty. Ta akurat wizyta składa się z takich kilku elementów. Pierwszym to jest jakby rejestracja przyjazdu. Powiedzmy, że wykonałem... Z, y, wykonałem... Y, z, z, 100 km, oj, tutaj troszkę za dużo, więc tu też wskazujemy datę wyjazdu, datę przyjazdu. Kolejnym elementem jest rozliczenie należności, akurat ten kontrahent sporo ma tych należności, więc jakieś już mogę z nim teraz rozliczyć, więc to, to zróbmy. Rozliczamy. Generuje się dokument KP. I rozliczyliśmy tą należność. Kolejnym elementem jest zamówienie. Tu akurat widzicie Państwo, że pewne elementy już mi się wpisały do, do koszyka, bo w tym wzorze wizyty właśnie są pewne towary, które mam zaproponować klientowi, ale mogę też dodawać kolejne towary. Mogę też realizować obsługę promocji pakietowych, teraz właśnie sobie weszłem na promocję pakietową, no i chcę osiągnąć z moim tu kontrahentem taką wartość 10 tysięcy złotych na zamówieniu, by otrzymał ode mnie właśnie rabat pakietowy, więc to też zrobię. Jak widzicie Państwo, mam na dole tu układ procentowy, ile jeszcze potrzeba, żeby osiągnąć ten ten, ten, ten szczebel promocji, więc wymagane są jeszcze dwie dodatkowe pozycje, więc to też zróbmy. No i widzicie Państwo, że osiągnąłem ten pułap, też minimalne pozycje, więc mogę zaznaczyć, że tak po, po jakby potwierdzam realizację tego rabatu dla klienta. No na końcu mam podsumowanie zamówienia, Wskazuję na przykład datę realizacji, powiedzmy, będzie to 19 września, i potwierdzam zamówienie z klientem, jego odpis, podpisem, więc podpisuję się. No, i mogę bezpośrednio wysłać do niego te zamówienie, na przykład na dany mail. Więc zrealizowałem ten etap wizyty. Kolejnym jest ankieta. Mam tu trzy ankiety, ale zróbmy po prostu jedną ankietę, która akurat podsumowuje współpracę z kontrahentem, jak on ocenia jakość naszych towarów. Powiedzmy, jest to dobra jakość. Jak ocenia współpracę? Jest to dobra. Według niego jest to dobra współpraca. Co należało poprawić? Powiedzmy, transport. Jakie są preferowane godziny dostawy? Według niego od 16 do 19. Czy kontynuujemy współpracę? Oczywiście kontynuujemy. I kolejnym elementem jest wydanie gratisu, ale powiedzmy, że akurat nie ma osoby, której mógłbym ten gratis wydać, więc mogę tu wskazać, że odrzucam realizację tego etapu. Powód odrzucenia: brak osoby decyzyjnej. No i zakończyłem realizację tej wizyty. Trwała ona. Około 3, 3 minut, no i w szybki sposób ta wizyta została jakby zrealizowana. Widzieliście Państwo, że intuicyjnie przechodzimy po poszczególnych po krokach realizacji takiej wizyty. Ja z tego też poziomu mogę, akura, mogę również zaplanować kolejną wizytę. Możemy, możemy też planować wizyty powta, powta, powtarzalne, więc również ten obszar planowania może spocząć na samym handlowcu. Oczywiście nie musimy realizować całych wizyt handlowych, jeśli chcemy tylko generować dokumenty handlowe u klienta, z tego poziomu możemy realizować zamówienia sprzedaży, oferty, paragony, wydania zewnętrzne, reklamacje, rozchód wewnętrzny, więc również po prostu wygenerowanie prostego, prostego jakby dokumentu możemy, możemy tu realizować. Mamy też oczywiście dostęp do do raportów związanych z, z handlowcem. Mam na przykład raport dobowy przedstawiciela, który pokazuje mi, co zostało przeze mnie dzisiaj z, zrealizowane. Mam też na przykład taki raport związany z rabatami retro, które które, które jakby mo, mogę, jakby, jak będąc u mu powiedzieć, czy osiągnął jakiś poziom e, rabatów retro, więc teraz to też zrobię, wybieram okres rozliczeniowy rabatów retro e, no i jakby ściągają mi się informacje e, w tym przypadku z systemu bazowe, bazowego, no i mam tu informację, że no osiągnął on e, tutaj wartość retro, no i naliczało się mu e, tu rabat procentowy z tym związanym. Więc e, tu pokrótce przedstawiłem Państwu, jak działa aplikacja mobilna. Oczywiście jest też znacznie wiele, więcej funkcji w tym rozwiązaniu. Ja też zapraszam na inne prezentacje, właśnie związane z Comark Mobile, na przykład historyczne, gdzie szerzej mówimy o tym rozwiązaniu. A to, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to jeśli chodzi o tą aplikację, to, to tyle. W roli, w roli podsumowania, to co Państwu przed, przed, przedstawiłem, komar Mobile składa się z takich dwóch obszarów. komar Mobile zarządzanie czyli właśnie ten element zarządczy, gdzie planujemy wizyty handlowe, następnie kontrolujemy ich realiza, realizację. Jest też monitoring lokalizacji tras realizowanych przez naszych przedstawicieli handlowych. No sama aplikacja mobilna, komar Mobile sprzedaż to szereg funkcjonalności, które pozwalają realizować działania handlowe na miejscu u klienta. Część z nich Państwo widzieliście podczas mojego wystąpienia dzisiaj na żywo. Ja zachęcam Państwa do odwiedzenia naszych stron, które są poświęcone właśnie Comarch Mobile. Z jednej strony możecie Państwo zobaczyć case study, z działania tej aplikacji, gdzie wypowiadają się właśnie nasi klienci w tym, w tym obszarze. No i też możecie Państwo pobrać wersję demonstracyjną tego rozwiązania w sklepie Google Play, do czego zapraszam, by samodzielnie wypróbować, jak, jak działa to rozwiązanie, do czego serdecznie Państwa zapraszam i bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji i mam nadzieję, że na następny raz będę, będę mógł Państwu te rozwiązanie pokazać na żywo, więc jeszcze raz dziękuję i zapraszam do, do oglądania innych wystąpień z cyklu spotkania z użytkownikami komach rpxl. 2020. Witam Państwa na moim wystąpieniu związanym z aplikacjami mobilnymi. Tym razem skupimy się na realizacji usług serwisowych za pomocą aplikacji Komar Mobile. Serwis moje imię to Sebastian śmiatek. Ja w Komarku odpowiadam za rozwój aplikacji komarch mobile, więc zapraszam do wysłuchania, wysłuchania mojego wystąpienia. Na początku chciałbym rozpocząć od wskazania dla jakich firm właśnie ta aplikacja jest dedykowana, i gdzie możecie Państwo ją zastosować. Przede wszystkim, jeśli w Państwa firmach prowadzicie usługi serwisowe dla zewnątrz, dla swoich klientów, no i jest to usługa powiedzmy płatna, związana z naprawami jakichś, jakichś urządzeń, to jest to idealne właśnie rozwiązanie dla tego typu działalności. Ale nie tylko. Jeśli dostarczacie Państwo urządzeń, na przykład maszyn. Swoim klientom, i oprócz tego zawieracie z nimi umowy gwarancyjne, w ramach których świadczycie Państwo usługi związane z serwisem, przeglądami. To również jest to aplikacja, która pozwoli taką działalność realizować w pełni. No i ostatnim, ostatnim takim elementem działalności, który również wspieramy, wspieramy, to wsparcie wewnętrznych służb utrzymania ruchu. Którzy, którzy będą, które będą w ramach tej aplikacji realizować przeglądy, naprawy czy planować, właśnie naprawy poszczególnych urządzeń produkcyjnych w naszej organizacji. Jak funkcjonuje rozwiązanie? Mam nadzieję, że ten, ten układ Państwu to wyjaśni. Widzicie Państwo pewne screeny z naszego systemu ERP. Gdzie oczywiście mamy moduł serwisu, a tam znajdują się wszelkie informacje związane z urządzeniami, częściami zamiennymi, klientami też, recepturami czynności serwisowych. No i też są generowane planowania, zlecenia serwisowe i przeglądy. Aplikacja Comark Mobile Service synchronizuje właśnie te dane bezpośrednio na urządzenie mobilne i do tych wszystkich informacji ma właśnie dostęp również serwisant i może je te informacje wykorzystać do realizacji zleceń serwisowych na miejscu u klienta. Więc teraz będę chciał Państwu zaprezentować działanie tej aplikacji na żywo. Więc jesteśmy w aplikacji mobilnej. Ten ekran może być dla Państwa znajomy. Jak widzieliście moje wystąpienie związane z Ecomark Mobile Sprzedaż, mamy tu poszczególne kafelki, które są dedykowane poszczególnym obszarom działalności osoby pracującej w terenie. I mamy kafelek poświęcony serwisowi, więc teraz go będę starał się Państwu omówić. Tu mam informację. Zarówno o zleceniach serwisowych, które są przypisane do mojej organizacji serwisowej od klientów, czy jakieś zlecenie serwisowe wewnętrzne i mam tu pełną listę tych też zdarzeń, mam też zlecenia serwisowe, które są bezpośrednio przypisane do mnie. Ten dostęp do tej drugiej listy pełnej liczby zleceń jest istotny, jeśli na przykład któryś serwisant nie mógłby to zrealizować, więc ja mogę przejąć jego obowiązki. Mam tu też spis czynności, które trzeba będzie zrealizować w ramach tych zleceń serwisowych. I mam też pełen przegląd urządzeń, które są przypisane, przypisane do klientów, dla których realizuję zlecenia serwisowe. I zrobimy sobie, przejrzyjmy sobie jedno z takich właśnie urządzeń, ja do jakich informacji mam dostęp. To jest akurat maszyna CNC. Więc widzę zdjęcie tej maszyny, mam też informacje o przebiegu, kto jest właścicielem tego urządzenia. Również, jak Państwo widzicie, mam dostęp do wszystkich parametrów technicznych, które zostały zdefiniowane w obszarze RP, co mi też ułatwi pracę przy realizacji naprawy tego urządzenia. Mam informacje, o przeglądach kiedy był ostatni przegląd realizowany dla tego urządzenia kiedy ma być następny mam tu pełną listę przeglądów jak widzicie państwo kto również będzie odpowiedzialny za ten przegląd mam również informacje historyczne czyli jakie usterki były najczęściej, najczęściej występowały na tym urządzeniu no, i za tym, jakie wymiany były tutaj prowadzone, więc to też daje mi taki obraz, co mo mogło się tutaj popsuć, e na co zwracać uwagę przy realizacji takiego zlecenia serwisowego, więc mam też pełen podgląd historyczny z poziomu aplikacji mobilnej. Również opis samego urządzenia, jakichś istotnych informacji, które są dla mnie wskazówkami przy realizacji naprawy na tym urządzeniu. Również mam dostęp do e, informacji na temat zasobów, które są do mnie przypisane, na przykład narzędzi, e, które będę stosował do realizacji napraw, jak i też informacje o innych serwisantach, z którymi mogę realizować bardziej złożone e, zlecenia serwisowe i ma, mam możliwość się z nimi skontaktowania bezpośrednio z tego e, poziomu. Więc wróćmy do samych zleceń e, serwisowych. No i powiedzmy jestem u klienta, tu mam jedno przypisane zlecenie do mnie, do firmy CDC i te zlecenie jest związane z wymianą noży do gilotyn, więc mogę przystąpić do realizacji takiego zlecenia. Więc jak rozpoczynam start, to rozpoczyna się mierzenie czasu realizacji tej, tej, tej czynności. Serwis, serwisowej, mogę również e, wstrzymać tą realizację, e, mogę powrócić e, do realizacji e, tej, tej, tej czynności. E, no i powiedzmy, że chcę ją wykonałem, chcę ją zre, zrealizować. No i wykonałem jedną czynność e, związaną z tym zleceniem serwisowym. Ja również z tego poziomu, z poziomu zlecenia serwisowego mogę zrobić zdjęcie e, urządzenia przed. Po naprawie mogę również zrobić, e, zrobić też e, nagranie, e, na przykład danej, 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 wizy, danej wizyty. E, również mam oczywiście tu e, informacje, e, jakie części. Na przykład, składniki potrzebuję do realizacji takiego zlecenia serwisowego. No i jakie zasoby, czy muszę mieć tu odpowiedni zestaw naprawczy, żeby to zrealizować. Więc mogę zakończyć realizację. Czyli zapisuję i że zrealizowałem te, 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 te zlecenie. No, i zostały je one wykonane, i mogę również, jeśli bym chciał, i na przykład ten, taki jest tryb wizyty, żeby wygenerować faktury sprzedaży za, za wykonane usługi, to również mogę z tego poziomu to zre, zrealizować. Jeśli. Chciałbym zaplanować jakieś dodatkowe czynności, czy dodatkowe zlecenie serwisowe. Ja również z tego poziomu mogę to wykonać. Powiedzmy, jestem u klienta i okazuje się, że jeszcze jakąś czynność trzeba zrealizować, czy jest, wpada nowe zlecenie serwisowe, więc wystarczy, że przejdę do plusika, wybieram tą firmę, wybieram urządzenie, które będziemy tu naprawiać, wybieram czynność. Powiedzmy, tym razem będzie to wymiana przypony. No i mogę przystąpić ponownie do realizacji takiej czynności serwisowej. Tutaj, jak widzicie Państwo, możemy określić, czy ta czynność jest dla nas kosztem, czy jest to sprzedaż. Czyli powiedzmy, jak realizujemy coś w ramach przeglądów technicznych, w ramach umowy, no to jest dla nas koszt. Jeśli to jest usługa, taka serwisowa wykonywana jednorazowo, no jest to sprzedaż, więc w prosty sposób możemy, możemy tutaj realizować te czynności. No i powiedzmy, że tą czynność akurat chcę rozliczyć, więc rozliczam fakturą sprzedaży. Więc wygenerował się mi dokument. Również chcę podpisu od klienta, że wykonane zostało to zlecenie. Więc zatwierdzam. Wyszli na przykład do, tym razem do drukarki. No i mam tu też pogląd tego dokumentu wraz z podpisem. Więc zaprezentowałem tu Państwu, jak w prosty sposób można planować i realizować zlecenia serwisowe. E, więc e, zapraszam e, również e, do przyjrzenia się. Tej właśnie aplikacji, jeśli właśnie usługi serwisowe są u Państwa realizowane. W roli podsumowania, co możemy osiągnąć w ramach aplikacji Comar Mobile Service? W zasadzie, wszystko to, co jest realizowane w naszym obszarze ERP, czyli mamy dostęp do pełnego spisu urządzeń i parametrów technicznych. Do historii nabraw i ustarych. możemy samodzielnie planować poszczególne czynności serwisowe, jak i też realizować zaplanowane dla nas zadania. Więc dziękujemy Państwu za wysłuchanie mojego wystąpienia. No i zapraszam do przyjrzeniu się właśnie tej naszej oferty w ofercie w zakresie rozwiązania Komarch Mobile serwis i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do innych wystąpień z cyklu spotkań z użytkownikami COMECH LPXL 2020 roku.